pojechali. Będę zaprowadzał koparkę na pole. Tam trzeba ten kamienie podgarnąć, także naleję paliwa do pełna. Bo maszyna tam już zostanie. Bo maszyna tam zostanie na noc. Od razu nalejemy do pełna. W sumie było bardzo mało paliwa. Podgarnę kamienie i być może coś trzeba będzie wykopać. Chłopaki już tam działają na polu. No i jestem na polu. Jadę teraz na ten drugi koniec, gdzie jest pryzma kamieni. No i muszę tą pryzmę podrzucić. No i tutaj mam do zabrania też kamyczek, od razu go zabiorę. Krokodyle. Jest. Jest zabrany. No i jestem z drugiej strony. Tutaj widać, zbierają. Tam Sebastian stoi z redłem. A gdzie mam telefon? Przerwa. Jarek, jedziesz na śniadanie czy nie? Dobra, ja się zabiorę za podgarnianie kamieni. Wysypię tego dużego kamienia, którego złapałem tam przed, tam na początku, a to wszystko ładnie podrzucę po kolei. Chwilę to mi zejdzie. Wczoraj nie było w ogóle podgarniane. Dobra, lecimy po kolei. Koła muszę przełączyć i lecimy. Napęd wyłączony jest, czekaj. Czym nie wysypywał tutaj na początku. Już mam połowę podrzucone. RCX to mocna maszyna, elegancko sobie tutaj daje radę, żeby to tam wpychać pod górę. Stopniowo po kolei do góry łyżką.
następna. Następna. Gdzie zobaczę, jak to wygląda od góry, to mi się wydaje, że tutaj jest więcej nasypane niż tam. O, stworzeń znalazłem. Tak to wygląda. Nie no, trochę może to przerzucę tam bardziej na początek pryzmy. Jest elegancko. Tak myślę, że jest tu około 3000 ton kamienia na tą chwilę. Widzę, coś zaznaczone jest. Zaraz go wygrzebiemy. Ciekawe, co tam może być. Tutaj nie ma nic. Nic nie ma. Nie wiem, gdzie on zaznaczał. Więc tu nie ma. Przekopię to jeszcze. Trochę w lewo, trochę w prawo. Nic nie widać. Nic nie widać. Fałszywy alarm, albo po prostu tak, ale nie, no musiało coś tu być, że zostawił kija. Idziemy dalej.
jeszcze trochę mokro jest na rogu. Jest niska, tu jest mokro to miejsce. Tutaj też widzę, że ledwo szło. Trzeba to będzie ominąć. Znalazłem dzisiaj! Się przyda, tylko że tu będzie chyba za krótki, trzeba będzie zamienić. No zamienimy. Zamienimy. Musisz go uderzyć. Będziesz miał teraz stary. Na pewno. Nie ma takiej możliwości. Włączyć wałek i to przeseparować od razu. No to zostawimy tak i tak. Szkoda marnować czasu na to. Pojedzie teraz tam, gdzie Sebastian Redli już zamyka zagony. Tam teraz będziemy przesiewać, a to zostawimy. No i przede mną Redło. Wyciągnął Puma i teraz jedzie tam dalej redlić, bo zamykamy zagony. Steiger uprawia ścieżki, które są ubite. No i te pole niedługo kończymy. Tutaj nam dużo nie zostało na tym polu. Weszła to i wyjdzie pewnie, nie? Tylko... No to jest, to jest. Ja sobie później do busa włożę i zabiorę do domu, nie? Dostawałam on na pole nawet. Teraz tam trzeba tam tą górę pytować. To będzie już lepiej, jeżeli będzie tyle. Mikrofon mi odpadł gdzieś. Uwaga, to jest lewo. Tutaj do Maksuma do przodu opony przyjechały w rozmiarze 11.2 R28, czyli 280, 85 R28. Tam mam bardzo spękane, a jak teraz będziemy nim sadzili, to nie chcę, żeby mnie zawiodły, także zamówiłem dwie zapasowe, czy zapasowe, zaraz je zamontujemy. Tak to tutaj wygląda z asfaltu. Tutaj mamy takie oklina i krótkie rządki. Tutaj kawałek ominęliśmy, bo się Pumą zakopał. Kazałem mu ominąć. Ominął on to?
przejechał? Gdzie to było? Tam wcześniej chyba. Tak, i tu jest też wjazd, to możemy tutaj wjechać od razu. I chyba ostatni przejazd tutaj zbierają, to jak widzę. Ciekawe czy tam jeszcze jest, zaraz zobaczę jak to ostatni, to trzeba będzie zawieść. Na gospodarstwo muszą wrócić. Trzeba te opony wrzucić. Przywieźli chłopaki, tutaj mi je wyrzucili na polu, bo byli zobaczyć. Także je wrzucę sobie do busa i je zawiozę. Przywiozłem ci kijki. Stawa. Ty, ja troszkę robię takie lekkie, ale małe, nie? Tak. Te dodatkowe te. Ale chyba wystarczy, nie? Dospawaliśmy takie ten, żeby robiło taką lekką bruzdę. Żeby kamienie nie wpadały tam między bruzdę, żeby nie turlały się, tylko żeby się zatrzymywały na środku rodliny. Tutaj zamykamy i będziemy mieli już w sumie zaraz całe pole zaredlone, tylko ten klin tam zostanie jeszcze. Te dwa zagony zebrać i zostanie nam jeszcze klin. Tu mamy już zamknięte. Teraz karatem objeżdża w koło, żeby podrównać tutaj od strony, gdzie będzie ścieżka na poprzeczniaku, żebyśmy wiedzieli, do którego miejsca będziemy sadzić i będzie nam też wygodniej zawracać, jak będzie tutaj to wyrównane. Tutaj też, o, zaznaczony tam jest kamień chyba. To będzie go wykopać. Sebastian zaraz przyjedzie. I zaraz będziemy te pole mieli skończone. Trochę tu jeszcze jest tego przesiewania, ale to już jest. No i będziemy mogli przejechać na inne pole. A jeszcze zobaczymy, jaki tu okaz się trafił. Akurat przyjechał. Już go widać. Nieduży, ale trzeba zabrać. No, nie jest duży. Tutaj jeszcze mamy do zaredlenia. Jedzie koparką. Takie zakamarki najbardziej czasochłodne są właśnie, bo tutaj jest taki klin, takie krótsze rządki, to schodzi, bo jak tam robiliśmy na tych długich, to ubywało w oczach. Ale to już zrobimy na gotowo i będziemy mogli się przemieścić na kolejne pole. Tam też jest chyba ze 150 jeden kawałku, także będzie co robić. I tam już zostaniemy do końca. Ile nam się uda, tyle zrobimy. A, bo tutaj jest taki cypelek. Tu przerzucił, zaraz to będę mogli zbierać. Tego
kultywator karata używamy tylko w sumie na ścieżki, a tak jedziemy w samą orkę. Teraz jak sprzęgło jest naprawione w pumie, to zupełnie jest inna robota, idzie inaczej. Za rok będą szersze zagony, to będzie lepiej, bo będzie na 1,80 m, będzie szerzej, to będą te kamienie łatwiej się zatrzymywały na górze. Bo tak teraz to jest wąsko, ale to jest wszystko zrobione ze względu na to, że mamy taką sadzarkę. 75. Ale za rok już będzie inaczej, będziemy robili na 180. Tutaj też jest, widziałeś? Tak, stoję busem. Ciekawe, jaka tu jest sztuka. Też mały. Malutki, nie? No i elegancko. Praktycznie wszystkie zagony zamknięte redłem. Zostało tylko tu i tam. A gdzie oni są? No i dojechali chłopaki do końca. Słońce świeci, nic nie widać. Przyjechaliśmy po ciągniki, żeby zaprowadzić je tam koło tego oczka. A ja teraz przejadę sobie w koło poprzeczniakiem, żeby podrównać. Czyli koło objadę pole i tam i tam jadę do chłopaków. No tu już równamy do sadzenia, żeby było wiadomo, gdzie będzie ścieżka technologiczna i żeby to było w miarę równo, jak będziemy sadzić, żeby było wygodnie. A kamienie z poprzeczniaka zbierzemy po sadzeniu ziemniaków. Jak już to posadzimy, to będziemy zbierali tam. Co mi szkodzi założyć kamerę na głowę i nagrać z góry, jak to wygląda, jak w koło będę odjeżdżał, tak zrobię. Chyba dobrze, nie mam połączonej kamery z telefonem, żeby to sprawdzić. Coś nie chce mi się połączyć, a nie mam czasu, żeby się z tym... A jak widzę w lusterku, chyba będzie dobrze. Nawigacja nie uruchomiona. Muszę poczekać, aż się uruchomi. Kuba pojechał. Nierówno jest, wiadomo. Pierwszy przez jest najgorszy, także się nie poświruje.